Co miałem zrobić? No, przebierz się. A, nie, ja chcę na wózku zostać. A, no dobra. Stanę się typowym streamerem, poczekaj. Dawid, zobacz, twój awatar. Ale ten VR jest niesamowity, mogę dobra. Tu walić. Nie tylko tutaj. Dobra. Ej, a czemu Parczyński jest niewidzialny? What? Przecież działa. Ej. O, on jest na wózku, a tu jest... Mam się do ciebie przejść? Dobra, wyjazd z budowy, tak wiem. Jestem no i dobra! Panem. Od kiedy? O, no nieważne, no jestem. No, na dobra, sorry, przepraszam. Nie, że stanąłeś, halo. Jak to? A! Witam was serdecznie, wszystkich uczestników moich kochanych 10, witam serdecznie, Furasu też. Na tle turnieju jeden z 10, miał na imię Tadeusz Nurmuń, się z chęcią powiem. Dzisiaj będę miał zaszczyt prowadzić ten tle turniej. Nic za to nie dostałem jak coś. I chciałam przedstawić też moją współprowadzącą, Anetka, pokaż się. Już wchodzę. Okay. Cześć. Przejdźmy w takim razie do przedstawienia po kolei uczestników. Cześć, to ja starą, siema. A jakieś może imię? Ja mam na imię Dominik i tyle. Cześć, jestem Michał, mam 21 lat i lubię się ruszać. Ja pier... Cześć, siemanko, ja jestem Don Ghetto, pochodzę z Pomorza. Moimi zainteresowaniami jest drugie życie w świecie wirtualnej rzeczywistości i cyber... Że to też wysyłasz? Tak. Siemano, jestem Artur, przyszedłem tutaj wygrać. Czemu mnie f***asz, nie mogę ruszać łapkami, dostałem paraliżu, ale to nic. To mi nie przeszkodzi do zwycięstwa. Witam serdecznie, jestem Kosior ze składu White Widow z Łodzi. Bardzo lubię pić wódkę i kobiety. Dzień dobry, nazywam się Michał, znany pseudonimem jak Multi. Przyszedłem to wygrać pieniądze, żebym nie stracił ani złotówki na tym turnieju, ja tylko zyskał. Jestem znany z tego, że mówię żarty o gównie od 2 lat. Siema, ja jestem Przemek, przyszedłem tutaj... Może kłopimy Furasę. Elo, no co, no to ja przyszedłem tutaj wygrać te 1000 zł, a co? No i dobrze. Czy za 1000 zł kupisz sobie nowego skina, żeby nie być Furasem? Nie wiem. Cześć, jestem Kasia. Jeżeli szybko odpadnę, to pójdę spędzać walentynki z moim chłopakiem. To bardzo dobrze, dopiero odpadasz w trzeciej rundzie. Cześć, jestem Wojtek, mam 27 lat, przyszedłem tutaj, ponieważ Multi nie dał mi wyboru. Zaczynamy pierwszą rundę w tym momencie. W tej rundzie każdy z was po kolei dostanie po jednym pytaniu. Będą 3 tury pytań. Jeżeli ktoś z was odpowie błędnie 2 razy z rzędu, nie ma możliwości odpowiadać 3 raz. Gramy tylko raz, czy gramy kilka razy? Co? No w cały ten tyle turniej. Jak ktoś odpadnie, to już jest koniec, tak? I idzie. Zaraz ci powiem. Zamiast odpadania będą punkty przydzielane. Za każdą prawną odpowiedź w pierwszej rundzie macie 50 punktów. Za złą macie 0 punktów. Ile czasu jest na odpowiedź? Ja ci powiem, kurwo. Pytania będą losowane przez generator, żeby nie było, że kogoś faworyzuje. Czy jesteś gotowy, Kalesun? Tak, zaczynajmy. Najsłynniejszy polski most zakochanych to most. Most Łazienkowski, Most Tumski, Most Wanted. Most Łazienkowski. Niestety jest to nieprawna odpowiedź, wybacz. Most Wanted, każdy to wie. Także Kalesun, 0 punktów, wybacz. Ja sobie odejmuję życzenie, nie? Nie, ale nie, chcesz nie. To możesz okay. To szybciej wypierdala, żeby nie wiesz. Michel, pytanie do ciebie. Tak. Co może być objawem zakochania? Podaj 2 przykłady. Szybsze tętno, możesz się też zarumienić na przykład i możesz stracić głowę. Dobre by miało być 2, ale nic ci będzie. To była dobra odpowiedź, bardzo ładnie. No, nieźle, brawo! Kukę, pytanie do ciebie. No dawaj, no dawaj. Kurwa, no nie, już się jak śmieję. Brzmi zwrot, kocham cię w języku niemieckim. O, nie wiem, czy to nie jest banable. Jak to banable, kurwa, to ty mówisz? Żartowałem oczywiście. Ich liebe dich. Wow. Bardzo dobrze, chcę odpowiedź. Mój dziadek, a nie wiedziałem. Pamiętaj, że ja nie mogę odpaść, Dawid. Rybson, prasłowiańskim języku słowo miłość oznaczało wdzięczność, radość, litość. Radość. Niestety jest to zła odpowiedź, litość, wybacz. Cię trudne wylosowało, no troszeczkę tak, No, to tylko przypadek, to tylko przypadek. Spokojnie, Multi, zaraz gdzieś będzie pytanie. Dobra, weź już. Tak tematycznie, a propos walentynek i dzisiejszego turnieju, a propos seksu, jebania i miłości. Coś pięknego. Jaki procent kobiet twierdzi, że ma zawsze orgazm podczas seksu z partnerem? 15, 29, 48, 73. Poproszę jeszcze raz odpowiedzi, jeżeli można. No nie można, niech ci będzie. 15, 29, 48, 73. Moja odpowiedź to 48. 0. Niestety nie, wybacz. 29. 29? Myślałem, że 15. Bardzo możliwe, że stało Multi, nie przejmuj się. Aha. Dawaj teraz, kurwo, pytanie, żebym cię zniszczył. Myślałem, że 100%. Chcesz, kurwo? Nie, żartuję, kocham cię, Dawid, jesteś wspaniały! Opisz lub zaprezentuj jedną pozycję seksualną. Dobra, ale to mam jako być, jako ten ruchający, czy... Chcę zaprezentuj jak chcesz. No to tak, stoisz tak, co nie? Na środku, dla wszystkich. No to tak, jako mężczyzna, tak, jest tutaj łóżko, nie? Tu jest łóżko, tu jest kraniec łóżka, ja stoję już jakby na ziemi, nie? A kobieta jest położona tak.
Nie, nie tak, nie tak! Puszczam wtedy taką piosenkę, co ma taki rytm, taki pym, pym, pym. I wtedy robię tak. Pym, pym, pym. Pym, buzią pym. Bij? Nie bij buzią, kurwa, odbytem. Znaczy kurwa, nie odbytem. No przecież... Dobra, dziękuję bardzo. Bo się rozdźwigam. Ja jestem w szoku. Przemek, pytanie do ciebie. Dawaj. Spokojnie, jest ich od chuja, nie przejmujcie się. Jakie jest pochodzenie walentynek? Od Greku, Rzymian czy Egipcjan? Od Rzymian. To jest dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Ten dzień wywodzi się od Luperkaliów, czyli rzymskiego święta. Taka ciekawostka dla was. Fajna ciekawostka, więcej takich, panie prezenterze. Dobrze, akurat tam mało zapisanych, idealnie. To każdą, którą pan ma. Blari, pytanie do ciebie. Miłość do samego siebie to miłość narcystyczna, platoniczna, egoistyczna. Narcystyczna. Dobra odpowiedź, bardzo ładnie, Blari. Jezu! Jaki zadowolony, kurwa, weź jeszcze szczeknij, pura się. A to pierwsze pytanie? Myślę, że to będzie dla ciebie proste. Jak brzmi zwrot kocham cię w języku angielskim? No. I love you. No, pierdole, nie! Miał księżlowica? Miał. No, okej, okay, dobra. Ortiz, pytanie do ciebie. O kurwa. O, tradycję wręczania ukochanej kobiecie pierścionka zaręcznowego rozpoczął. Maksymilian III Habsburg, Kazimierz Wielki, twój stary. Twój stary! No to sorry, wybacz, ale... Ten pierwszy. Tak, ten pierwszy, Maksymilian III Habsburg był dobry, tak, tak, tak. Skąd to miałem wiedzieć? To było logiczne, Łosiu. Trudne te pytania. Niektóre trudne, no. No. Kaleson, drugie pytanie dla ciebie. W jednym z krajów skandynawskich 14 lutego obchodzony jest Dzień Przyjaciela. Który to kraj? Niemcy, Szwecja, Finlandia. Specja. Niestety, jest to Finlandia. Kaleson, 0 punktów. Trzecia tura nie jest dla ciebie, niestety. Możesz sobie włączyć teraz. Ja pierdolę, no nie! Jak tam 50 gift subów, Kaleson? Coś ślubują sobie małżonkowie przy ślubie cywilnym. To jest pytanie całe, ktoś. Wierność, lojalność. O kurwa, nie wiem. No to wybacz mi, ale czas się minął. Zgodę, szczęście i trwałość małżeństwa. Kolejne pytanie do Kukę. W jakim kraju narodziły się walentynki? W Anglii, Szwecji i w USA? W Anglii, Szwecji czy w USA? Tak. Oczywiście, że w Anglii. Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Wow! Tak, strzelałem, nie? Pytanie dla ciebie. O, było, to było łatwe. Miłość platoniczna to miłość wolna od seksu skupiająca się na więzi duchowej. Prawda? Fałsz. Platoniczna, tak. Czyli, że to jest prawda, tak? Bez seksu i tak jakby tylko na jakąś tam więź, coś w tym stylu. Tak, i to prawda jest, tak? Tak. Jesteś pewien? Tak. Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Kurczę, kawiarnie! Kurwa, co to za miłość? W liceum mnie chciała wkręcić coś takiego laseczka, także ja wiedziałem, o co chodzi, nie? Kościer, pytanie dla ciebie, myślę, że będziesz wiedział raczej. Kiedy obchodzimy walentynki? Domyślam się, że w Polsce, więc 14 lutego. Dobra odpowiedź. Nie no, teraz będzie trudne. Teraz pewnie będzie trudne, no tak strzelam. Nie, proszę. Multi. Podczas miesiączki można się ruchać? Tak! Dobra odpowiedź. A co stoi na przeszkodzie? Tylko krew, tak? No tak. Opryszka, kur... Serial M jak miłość opowiada o losach ich rodziny. Mostowiaków, Lubiczów i Ziębów. Mostowiaków oczywiście. Lecymy. Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Zięby to było na wspólnej. O. Dobra, kto pytał? Bloody, pytanie do ciebie. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To utwór grupy. Mislowic, Baim, Happy Sad. Myślałem, że to propozycja. Dobra, powtórz ja jeszcze też. Te grupy. O kurde. Pierwsza. Za kurwa podpowiedzi! Jesteś pewien na 100%? Tak! No dobra. Dobra odpowiedź. Yes! Nie no! Odpowiedź chyba paktofonika. Stary mu na plecach stał po prostu i szeptał mu nad uchem. Kasiu, dokończ słowa. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo debil, cymbał brzmiący, Jezus Chrystus. Cymbał brzmiący. Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Tak! Na logikę! Teraz ja! Ja myślę, tak nie cieszę na twoje misy. Ooo, znowu chcesz mi dać trudne. Tak. Czy stosunek przerywany zapobiega zajściu w ciążę? Prawda, fałsz? Nie! Nie zapobiega. Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. No, to słuchajcie wszyscy. Uczcie się. Michel, który kraj uznał walentynki za oficjalne święto państwowe? Ameryka, Francja, Hiszpania czy żadne? Hiszpania. Żadne. Kurwa! To było właściwe pytanie, Michel! Ja to wiedziałem! Kukę, pytanie do ciebie. Jakie jest inne święto, oprócz walentynek, które słynie z rozdawania kwiatów? Nowy rok chiński, nowy rok, dzień matki, dzień nauczyciela. Właściwe pytanie! Zastanówmy się. A może dzień matki? Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Wow! Poradziłeś sobie z tym właściwym pytaniem, Kukę, gratulacje! Czy wam zazdrość za dobre odpowiedzi? Teraz jest drugi nieprawda. Trzecia tura pierwszej rundy. Okej, dość. Jak ja odpowiem, to wypierdalam, dobra. Nie, jak odpowiesz, to zostajesz cały czas. Max punktów w tej rundzie to jest 150, które możecie zyskać. A, no to kurwa, to idę usiąść. Kurwa. Kto jest autorem wiersza? Nie widziałam cię już od miesiąca, jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Wisława Szymborska, Henryk Sienkiewicz, Maria Pawlikowska i Jasnorzewska. Maria, ta ostatnia.
Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Wow. Jak nazywał się grecki bóg miłości? Kurwa! Wiecie, bo jest to zawsze chujowy. Nie ma podpowiedzi żadnej. Nie. Wybacz. To jest podpowiedź. Jest popularny teraz. Czas minął niestety. Bardzo. Eros. Nazywał się Eros. Eros? Ja chciałem Ares, bo erotyka. O, ty multi jednak jesteś, kurwa, mądry. No wiem, wiem, czasami bywam. Multi, słuchaj teraz, do ciebie pytanie. Dawni Słowianie także mieli swoje święto miłości. Jak się nazywało? Noc Walpurgi, Jare Święto, Noc Kupały. Noc Kupały. Dobra odpowiedź. Nie. Kupały, pała, seks, ruchanie. Ja nie wiem, na logikę, kurwa. Z badań wynika, że 14 lutego to najlepsza data na ślub. Pary, które zawarły małżeństwo tego dnia, najczęściej wielu razem długie i szczęśliwe życie. Jest to prawda czy fałsz? Fałsz. Bardzo dobrze, jest to kurwa odwrotnie. Ej, a wiecie skąd wiem? Bo wrzucili dzisiaj trąba, że się oświadczył Marcyński. Ja, że to była data. Ja pierdolę. Ale pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Ja Bloody, kto pytał, czy to jest miłość, czy to jest kochanie? Czesław Miłosz, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki. Czesław Miłosz, Słowacki. Adam Mickiewicz. No właśnie. Pierwszy dzień cyklu to pierwszy dzień miesiączki, czy pierwszy dzień po zakończeniu miesiączki? Pierwszy dzień miesiączki. Dobra odpowiedź, bardzo. Temu ty, Rybson, odpowiadasz, kurwa! No pierwszy dzień na testosteronie, człowieku, ja zapomniałem teraz. Fajnie, Dawid, że akurat przypadkiem do dziewczyny takie pytanie wybrałeś. Losuję cały czas, przysięgam. Chcesz zaraz kolejne pytanie, aby wybrał, kurwa, tobie? Nie, nic nie chcę, nic nie chcę, Dawid. Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam, Dawid. Ortiz, wymień trzy najpopularniejsze prezenty na walentynki. Czekoladki, kwiaty i... Sperma. Nie wiem, biżuteria. Okej, może być. Sperma jest mega popularnym prezentem. To prawda, no. Może dla ciebie. Zakończyliśmy w tym momencie właśnie pierwszą rundę. Przechodzimy w tym momencie do rundy drugiej. Do drugiego etapu przeszli. Kurwa, wszyscy. Czajcie to? Nikt nie odpadł. Po chuj w ogóle był ten pierwszy etap? Może mi ktoś wytłumaczyć? Witam was serdecznie w rundzie drugiej, nic się tutaj kurwa nie zmieniło. Runda druga polega na tym, że zaczynamy pytanie od Kalesona. Chyba, że ktoś mnie serio wkurwi, zaraz od niego zacznę. Ale od Kalesona zaczynamy pytanie. Jeżeli Kaleson odpowie poprawnie, może wybrać osobę, na którą przejdzie pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, to pytanie przechodzi na drugą osobę, czy na Michela. Jeżeli odpowie też dobrze, może wziąć pytanie na siebie, żeby zdobyć wtedy punkty dodatkowe dla swojej konto. Ale jeżeli odpowie błędnie, traci 100 punktów, a jeżeli powie poprawnie, to zyskuje 100 punktów. Także teraz uważajcie, w rundzie drugiej możecie stracić punkty od razu. A jak bilans zejdzie do zera, to co? To może być na minusie wyjebane. Więc możecie zmusić punkty. Czy w ogóle życia są się liczy? Nie, nie liczą się. Normalnie by się liczyły, ale multi chciał konan Twitchy, więc... Chciałem po prostu zejść tak, żeby się nie odpadli po pierwszym razie, się nie obrazili. Zrobiłem to dla was. Tak mi kazał zrobić, niestety. Cześć, kółko, nie wiedziałeś chyba, tak? Coś chciałeś zapytać? Tak, bo w zasadzie nie słuchałem cię. Kaleson, pytanie dla ciebie. Kto jest patronem Święta Zakochanych? To nie jest odpowiedź. Święty Walenty? Dobra, odpowiedź, bardzo ładnie. Brawo! Nice. Asik z niech odpowiada. Okej. Okay. No. Halo? Halo? Co? Szukam pytania, a, co? Dobra. A, okej. Okay. Skąd się wzięło słowo walentynki? Od jakiego słowa z łacińskiego? Tu kurwa chujowe pytania sformułowane, nie wiem o co chodzi. Od jakiego słowa łacińskiego wzięło się słowo walentynki? O tak. Valor, vacatio, vacus, valde. O kurwa. To pierwsze. Dobra odpowiedź. Kurwa, dziwne. Nie wiem skąd to wiedziałeś, nie wiem kto to pisał pytanie, no, tak, ale chuj. To był czysty strzał. Poproszę pana z numerem Rybson. Ja za numer, kurwa. Symbol miłości to? Serce. Tak jest to. Dobra to odpowiedź. Na siebie. Na siebie, okej. Tryhard, okay. Tryhard. W jakim filmie główny bohater tonie, pozwalając ukochanej przeżyć? Titanic, na siebie. Ja pierdolę. Dobra. Daj inny pogląd, ty kurwa. Jak jest kocham cię po chińsku? Pink Chiling! Nie! Niestety nie. Jest to Wayne. Byłeś blisko. Bega z niego, ja bym to wiedział. To ja wybieram pana z numerem Young Multi. Okej. Okay. Hymn o miłości znajdziemy w Starym czy Nowym Testamencie? Starym. Niestety nie, w Nowym. No tak, bo w Starym to zabijają wszystkich. Wybieram pana z numerem Rybson. Ortiz znaczy. W niektórych krajach przyjęto tradycję noszenia obrączki na czwartym palcu lewej ręki, ponieważ żyło miłości krew płynie stamtąd prosto do serca. To przekonanie pochodzi ze starożytnej kultury. Rzymian, Egipcjan, Azteków. Pierwsze! Rzymian. Niestety, Egipcjan. O kurczaczki. Uj kurwa. Czekaj, muszę popatrzeć, ile oni mają punktów. Dobra, wybieram pana z numerem Przemek.
Zajebista numer, mogę ci powiem, wiesz? Powinny być numerki, a tak to musiałabym liczyć od lewej, to też. A wszystko to, bo ciebie kocham, nie wiem jak bez ciebie mogłem żyć. To słowa Tomasza Karolaka, Borysa Szyca, Michała Wiśniewskiego. A wszystko to, bo ciebie kocham! I nie wiem jak bez ciebie. Jest to ich troje, czy odpowiedź Michał Wiśniewski? Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Na siebie jeszcze jedno, dawaj. Nie. W której części Dziadów wspomniana jest godzina miłości? W drugiej, trzeciej, czwartej. Ja pierdolę łatwe w chuj, nie. Ten, kto zdał maturę, to będzie wiedział. W trzeciej? Niestety w czwartej. No, no mówiłem właśnie. To nieźle, za zero, kurwa. Wspieram pana z numerem Michał. Testosteron u obydwu płci odpowiada za pożądanie, przywiązanie, długość fiuta, przyjemność. Pożądanie. Dobra. Kurde. Super. Na siebie, tak? Na siebie. Chyba coś ruchasz. Jaki jest najlepiej zarabiający film romansowy? No, no, okej, okay, to jest to całe pytanie, kurwa. Forrest Gump, Mamma Mia, Piękna i Bestia, Titanic. Zastanawiam się między Titanikiem a Mamma Mia. Titanic. Dobra odpowiedź. Jeszcze raz. Dobrze. Na siebie, jeszcze raz. Ja. Na siebie, tak? Jest. Łamacz serc urodzony w Wenecji, który swoim kochanką znajdował mężów, to Casanova, Juan, Pablo. Casanova. Dobra odpowiedź. Jeszcze raz, wyciskam z tej kurwy ile mogę. W Malinowym Chruśniaku to wiersz autorstwa Wisławy Szymborskiej, Fiodora Dostojewskiego, Bolesława Leśmiana. Leśmian. Dobra odpowiedź. To jest, jo, kurwa! Jest Przemek profesjonalista. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Kto jest autorem tych słów? Joanna Krupa, Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska. Wisława Szymborska. Dobrze. Muszę jeszcze raz na siebie, bo ja ryzykuję. No. Ogólnie dobrze wam idzie wszystkim, muszę wam powiedzieć, zajebiście wam idzie. Bardzo dobrze nam idzie. Stres może spowodować skurczenie się fiuta, prawda czy fałsz? Tak, może. Kurwa, zastanawiam się. A ja mam pytanie, tak? Trwale czy chwilowo? Chwilowo. Bladi. Według zespołu Happy Set, miłość nie jest aniołem, czekoladkami, pluszowym misiem. Co ostatnie? Albo pierwsze? Ty... No to kurwa, no! Nie, ja no i no! Czy my chyba pierwsze co mówimy, nie? No, no dobra, właśnie, pierwsze było ważniejsze. Chociaż po twojej twarzy furasem ci odpierdoli te punkty. Ortiz, widzę, że ma dużo punktów. Ortiz, to ty sobie odpowiedz. Ortiz? Okej. Okay. Tak, mogę. Co wpierdalał zakochany Kundo ze swoją women? Spaghetti! Ze swoją suką! Na siebie! Jak nazywa się wydzielana przez mózg substancja nazywana inaczej narkotykiem miłości? Testosteron, mefedron, pirydyna, fenyloetyloamina. Mefedron! Fenyloetylon to czwarte. Okej, okay, dobrze. Jest niemożliwe! Ktoś tam ból dupy ma, przepraszam, nie słyszę prowadzącego. Jeszcze raz, na siebie. Jak nazywała się litewska bogini piękna miłości? No i dobrze ci tak. Bez ABC mu daj. To nie ma PC. Bez? Bez. A, no i co teraz, Ortiz? To nie wiem. Litewska. Czekaj, bogini. Nie wiem. Milda. No kurde, no, to Jezus, no. Skąd wiem, że się Milfa nazywała? No kurwa, ze szkoły na przykład, nie wiem. Dobra, to teraz jak multi, bo widzę, że też ma dużo punktów. Ja pierdolę. No, to będziesz raczej wiedział, multi. Tytuł słynnego dramatu Szekspira, gdzie dwójka zakochanych się, wiesz, co? Jak się nazywa? Romeo i Julia? To jest łatwe. Dobrze, bardzo dobrze. Jo! Dobra, na mnie. Na ciebie, tak? Jesteś pewien, kurwa? Nie jestem pewien, wybieram pana z numerem Kosior. Okej, okay. Kosior przy litery walentynki. O kurwa. Przepraszam, proszę o ciszę do chuja jebanego. Walentynki. W, A, L, E, N, T, Y, K, I. Walentynki. Więc chyba jednak były waletyki, a nie jednak walentynki. Dajcie mi powiedzieć. Po prostu mówię trochę przez nos i tak mogło to zabrzmieć. Ja rozumiem. Ale brakło ci jednej litery. Ale jednej litery tak, nie powiedziałeś. Powiedziałeś Y, K, I bez N. Dobra, nic ci nie dzieje, to tylko literowanie. Dobra, na ciebie. Jak ma na imię ukochana Aladyna? Pocahontas, Jasmina, Sandra. Jasmina! Dobra, odpowiedź. Nie, po chwili to zastanawiałeś w ogóle. Tak wiesz, rozmyślałem, co będzie bardziej egzotyczne. Sandra to jest tylko Sandra S od Klemotów, więc to nie mogła być ona. Poproszę pana Kukę. Nie! To w 1967 roku śpiewał All You Need Is Love, Mercury, Presley czy Beatlesi? Beatlesi. Dobra odpowiedź, bardzo ładnie. Wow! To kogo nie było jeszcze? Kurwa, ja ile mam? Ty masz Kosior minus 50. No, Kaleson, bym prosił. Okej, okay, Kaleson. W kościele katolickim jest aż 8 walentych. Ilu z nich obchodzi święto 14 lutego? 5, 3, 8. 3.
Dobra, odpowiedź. Nie wiem skąd to wiedziałeś, ale okej. Co teraz z pytaniem? Do mnie. Jesteś pewien? Tak. Na 100%. Tak. Oho. No dobra. Miłość rozumiana jako uczucie czyste, bezwarunkowe, twórcze, absolutne. To miłość. Platoniczna, agape, syzyfowa. No to bym powiedział, że agape. Dobra odpowiedź. No proste, każdy by to wiedział. Dobra, niech Kosior sobie odpowie, nie? Szczerze? Ja wam muszę coś powiedzieć. Ja to pierdolę i te wybory, kurwa, dawaj, lecimy. U kogo orgazm trwa dłużej? U mężczyzn, u kobiet, u psa twojego sąsiada? Trochę zboczone. Trochę taki random bros zaleciał. Trochę zboczone, takie troszkę zbereźne bym powiedział. Ty multikazy takie pytania zadawać jak coś? Odpowiedź to u kobiet. Dobra odpowiedź. Dobrze! Wiesz jak się poruszamy, kurwa, piątka? Ta, piątka. Parę pytań na mnie. Parę pytań. Gdzie przechowywana jest pierwsza walentynkowa kartka? W Luwrze, w Muzeum Brytyjskim, Muzeum Wojska Polskiego. W Muzeum Brytyjskim. Dobra odpowiedź. Wow! Jak coś mówię, ostatni raz powtarzam pytania, kurwa, słuchajcie. Jak multi, mój przyjacielu, czy mógłbyś mi powiedzieć, ile mam punktów? Jak najbardziej, 150! Pierdalam z ekranu, oddaję pytanie do... Rybson, niezły kaktus, ziomek. Siemanko! Wymień trzy rzeczy, które ślubują sobie małżonkowie. To już było, było to pytanie. Nie, nie było. Wśród cywilnym było. Raz. Wierność, że się nie opuszczasz do śmierci i miłość. Dobra, odpowiedź. Biegasz. Na siebie. Na 100%, kurwa. W starożytnym Rzymie 14 lutego był związany z Luperkaliami i oddaniem czci staroitalskiemu faunowi. Czego był bogiem? Płodności lasów górskich pasterzy, pięknych kobiet, seksu, wina, przestępców i złodziei. Seksu, wina. Niestety nie. Ortiz, gocie, o, wariacie. Je... Chciałem tylko też podkreślić, że pytania powoli się zaczynają kończyć, także patrzcie na swoje punkty, bo przychodzą trzy osoby, które największą ilość punktów jak coś. Tak, o kurwa! Zdajecie, ile macie punktów. O kurwa! Czyli Ortiz, tak? Dobra, Ortiz. Już, git. Kasia, co ty robisz? Tak. Liczę punkty. A ty kujesz, czy co? Unete dua. To kocham cię po arabsku, albańsku, chińsku. Unete co? No nie powtarzać, kurwa. Arabsku? Niestety nie, po albańsku. Ja byłem pewny, że po francusku, tak szczerze. Tak? Ciekawe. Chcesz pytanie jakieś pojebane? No a dobra. Ile tych pytań jeszcze do trzeciej rundy zostało? Zobaczymy. To ja chcę pytanie dla siebie. Ile propozycji małżeństwa składa się średnio w każde walentynki? 100 milionów, 500 tysięcy, 1000, 220 tysięcy. 220 tysięcy. Dobra, odpowiedź. Ile mam punktów? Przepraszam. 250. Wiesz, że możesz jakby wyjść przed siebie, nie? I nie musisz być przywiązany tam do tego stanowiska cały czas. Dostałem reprymendę, że nie mogę wychodzić, No, pytanie? Pytanie. No, na kogo bierzesz? Na siebie? No. Pytanie na Ortisa, tak o. A zero, to na mózgiem po prostu. Na chuj mu dawać! Jak inaczej nazywane są walentynki? Dniem miłości, dniem zakochanych, dniem pocałunku. Dniem zakochanych. Dobra, odpowiedź. Uratowałeś go! Ortiz, szczerze, od zawsze w ciebie wierzyłem. Szczerze? Ja w ciebie też wierzę. Szczerze? Dlatego jeszcze raz na siebie. Jak nazywał się pochodzący z Sewilli legendarny łamacz kobiecych serc? Don Juan, Angelo, Tadek. Don Juan? Dobrze. Muszę wziąć na siebie ostatni raz. Nie! Jesteś pewien, tak? Na 100%. Znaczy wyboru nie mam, bo się kończą pytania, więc chyba będę musiał. No dobra. A nie kończą się? Kłamałeś? Nie mogę ci powiedzieć. O nie, nie wiadomo! A dobra, to ja bym chciał na ultiego jednak. O kurwa. Po chuj, ja się kurwa odzywam. Który walentynkowy smakołyk miał inne przeznaczenie, kiedy pojawił się na rynku? Czekoladki, kwiaty, cukierkowe serce. Czekoladki, kwiaty, cukierkowe serce. Jakie miało inne znaczenie? Nie mogę ci powiedzieć, bo czytałem już, kurwa. Kwiaty? Cukierkowe chyba. Serca, niestety, wybacz, multi trafił. Ja pierdolę! Jak tam twoje 1000 złotych, kurwa? Chyba cię kurwa! Mam nadzieję, że tak. To ja bym chciał na kasie. Dobrze, dociśnij ją, kurwa, Ortiz! Jakim słowem określa się anormalny, uporczywy, nieuzasadniony strach przed zakochaniem? Arachnofobia, klaustrofobia, filofobia. Nie, no dobra. Filofobia. Ja pierdolę. To ja na Ortizka bym chciał. Kto napisał? Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Władysław Reymond, Jan Paweł II, Antoine de Saint-Exupéry. Antoine. Dobra odpowiedź, z mojego księcia, cytat. Ortiz, pamiętaj, kto miał twoje plecy. To Kosior! Nie, zmuł dupy! Chciałeś go zniszczyć, wiemy to! Czy istnieje kobiecy wytrysk, tak nie? Jak coś, to były pytania losowe, jak wiecie widzowie. No, tak, istnieje. Dobra odpowiedź. Lecimy, no, kurwa! Na siebie, tak? Tak, na mnie, na mnie. Może jestem głupi, ale wiem, co to miłość. To słowa Stephena Hawkinga, Joe Bidena, Forresta Gumpa. To są słowa... Foresta Gumpa. Dobra odpowiedź. Kurwa! Może zadaj pytanie Kasik, zobaczymy czy trafi się znowu losowe, łatwe pytanie. Pytanie do Kasi poprosimy. Polskie miasto zakochanych to Poznań, Chełmno, Chełm. A Łódź?
Łatwe! Kasiu, zastanów się. Poznań? Niestety jest to Chełmno. Ej, dobrze, też myślałem, że Poznań jak coś. Bo Poznań miasto Doznań mówią, to myślałem. No to dawaj to pytanko. Jak kochać to księcia, jak kraść to miliony, powiedziała bohaterka filmu. Chłopaki nie płaczą, nigdy w życiu, listy do M. O kurwa. Pierwszy tytuł jaki był? Chłopaki nie płaczą. Nie możesz powtarzać! Ani kurwo jebana! Ty dziwko! Dobra, kurwa, daj potem na multiego pytanie, okej? Okay? Daj potem na multiego pytanie. Nie, przepraszam. Chłopaki nie płaczą. Niestety nie. Ja pierdolę. O, Kosior, wybieraj. Daj multiego, Kosior, proszę cię, daj multiego. Wybieram według Elmo, jak multi. Nie no, kurwa! Ale kurwa, szkoda, ja... Ja, Dawid, kurwa! No weź! I chciałeś odpaść, tak? W drugiej rundzie to mówiłeś. Nie, nie chciałem! Przerwanie błony dziewiczej to inaczej. Degradacja, defloracja, segregacja. O. To pierwsze. Co? Kurwa! Ale co to było z tym pierwszym? De to było... No to kurwa, no to tak! No to o to mi chodziło! Co degradacja? Degradacja była pierwsza, kurwa, debil. Aha, kurwa, pierdolę to. Co degradacja? Siemka profesjonalisty. Kiedy przemysł diamentowy zaczął promować się jako prezenty na walentynki? Lata 1920 wzwyż, 1940, 1950, 1980. Trzecia odpowiedź. 1900, tam były 60, tak? 50. 80. I chuj. Daj mi się poprawić! Wybierz mnie jeszcze raz! Wybierz mnie, proszę! Już i tak nie mam nic do stracenia! Zjem ci z dupy gówno, proszę! Daj mi! Michel, tak? Święty Walenty poza zakochanymi patronuje także kobietom, trendowatym, chorym umysłowo. Kobietom. Chorym umysłowo. Nie, trzecim. Ogólnie to się mówi, że chorym na padaczkę, a nie chorym umysłowo. Ogólnie jest święto. Chcesz pytanie zaraz dostać na minus 100? Michel, pamiętam co mówiłeś na White Widow. Jeszcze raz, Michel. Dawaj. Kiedy Europejczycy zaczęli obchodzić walentynki? W średniowieczu, w starożytności, w latach 20. W latach 20? W średniowieczu. Nie. Do święty, do ziemi! Teraz kaktus, teraz Ripson. Oddaj potoczną nazwę dla ejakulatu. Sperma! Nie! Czemu ja tego kurwa nie dostałem? No wybacz no. Ty kurwo! Ciebie, dobra. Czerwone róże są znane jako znak miłości. Jaki kolor symbolizuje przyjaźń? Fioletowy, biały, niebieski, żółty. No i masz kurwa... Żółty! Nie! Dobrze. Jak to kurwa, żółty nie? To się na groby daje kurwa. Tak napisane w odpowiedziach i pytaniach. Niemożliwe! Fejkowe, sprawdźmy to! Na chuj się przypierdalasz. Następne pytanie, Young Multi. Ja pierdolę. O, jaka szkoda, że w tym momencie właśnie kończymy trzecią, drugą rundę. Więc do trzeciego etapu, do finału przychodzi Kosior, Ripson i kto jeszcze? Kolesny albo Ortiz. To odgrywkowe pytanie. No dobra. Albo Kain, papier, nożyce. Nie zgubię, dawaj, macie pijarki. Wstawaj, Kaleson, kurwa. No, Kaleson. Ja ale kurwa, na łapy, nie widać jakie daje nożyce, kurwa. Co to jest? Mam dobrą alternatywę. Ja pierdolę. 3, 2, 1. On ma nożyce, ja mam kamień. On ma nożyce, ja mam kamień. Marynarzyk. O! Papier! W tym momencie, proszę bardzo, Anetka, proszę rozdaj państwu tutaj spółminki. Czekaj, muszę wstać. To nie będziesz szybko. Żartowałem. Nic nie ma. A bo to jest jak wasze łby puste. Czekaj, i do największego zjeba jeszcze na pocieszenie. No co kur... Ale wiecie co, mi się wydaje, że na to odpadane byłoby chyba lepiej imo, bo tak dużo osób na siebie brało i... No i łatwo było nabić punkty w ten sposób. Tak, tak, płaczę, przegrałeś. Płaczę. W finale wystąpią Kosior, Ripson oraz Kaleson. Czy ktoś w ogóle wie, kim oni są? Witam serdecznie finalistów w trzeciej rundzie, czyli w wielkim finale, gdzie zwycięzca zgarnia wszystko. Cześć, witamy. W tej rundzie, jak widzicie, wszystko zależy od przycisków. Kto pierwszy z was kliknie przyciskiem wygrywa i bierze pytanie na siebie? Ja nie mają przycisków. Bo ty kliknąłeś przycisk, debilu. Kto pierwszy z was kliknie przyciskiem bierze pytanie na siebie? Jeżeli ktoś z was powie poprawnie, może wybrać osobę, która zgarnie punkty lub na siebie. W zależności, jeżeli chcecie zgrać punkty czy nie. A myślę, że chcecie, ponieważ w tej rundzie punkty są punktowane 100 punktów i minus 50 punktów. Więc to tyle w sumie. Zostanę królem piratów. Zajebiście, kurwa. Czytam pytanie. Jeden z najobszerniejszych zbiorów seksualnych to Kama Sutra, podręcznik od przyrody, Katamasiura. Odpowiedź Kama Sutra. Dobra, odpowiedź. Ripson, na siebie czy na kogoś? Siebie. Na siebie, okej. Okay. Pozycja klasyczna to inaczej. Misjonarska, napieska, najeźdźca, nie wiem, nie ruszam. Misjonarska. Dobra, odpowiedź. Na siebie.
Do chorób przenoszonych drogą płciową nie zaliczamy. Kiły, opryszczki, płonicy, kłykcin kończystych. Kiły. Niestety jest to zła odpowiedź. Płonicy. Kurwa, to jest ta kiła w ogóle. No choroba weneryczna. Dobra. No, kurwa, dobra, super, fajnie. Tradycyjne pieczywo podawane młodej parze przed weselem to kołacz, chleb, cukier. Chleb. Niestety jest to kołacz. Co kurwa? Kurwa, proszę. Jaki kolor jest kolorem miłości? Macie we dwójkę guzik? Ja mam guzik, ma guzik. Co jest, kurwa? Ty, łuplisz się, coś pierdoliło, ty. U mnie Rybson i Kaleson, znaczy u mnie Rybson i Kosior tak, mają. Tak, ale Kaleson ma tylko przycisk, więc to on był pierwszy. Jaki był kolor miłości, tak? Tak. No to czerwony. Dobra odpowiedź. O, teraz każdy ma czerwony. Co się odjebało, ty, łupli, kolory się zmieniły. Zjebaliście mapę, no. Na siebie. Z jakim zwyczajem kojarzone są walentynki? Ze zwyczajem tego, że się pisze karteczkę do jakiejś ukochanej osoby, na przykład. No dobra. Z wysyłaniem kartek, no. Na siebie. Kurwa, halo! Co kurwa? Nie, sorry, to coś mi ten, nie? Kto jako pierwszy w historii wysłał kartkę walentynkową? Zygmunt Wybicki, książę Karol Orlański, Minimike. Książę Karol Orlański. Dobra odpowiedź. No dam tutaj możliwość popisania się sobie, czyli dla mnie poproszę pytanie. Benching to ignorowanie drugiej osoby, nie odbieranie telefonów, nie odpisywanie na SMS-y. Prawda? Fałsz. Fałsz. Dobra odpowiedź. Kurwa! Trzymaj kogoś w pogotowie jako opcji awaryjnej, żeby nie zostać na lodzie, kiedy z kimś innym nam nie wyjdzie. Kosior, poproszę Kosiora. A to tak można? Bo wiedziałem, że tak można. Nie słuchasz, kurwa. Są jakieś odpowiedzi, czy? Grecka bogini miłości to? Atena. Afrodyta. Afrodyta. Teraz pytanie przychodzi z powrotem do mnie, czyli kto pierwszy z was ten lepszy kilka przycisk. Jak na imię miała ukochana Tristana? Krystyna, Izolda, Anetka. Ja nic nie kliknąłem, no to, kurwa, kurwa, ma przycisk, nie wiem, co się odpierdzi. Ja kliknąłem. Ja kliknąłem, ale... Ja też kliknąłem ogólnie, ale... Nie wiem. Ale co Kosior, co kurwa do Kosiora? Ty masz przycisk, co odpowiada? No ale kurwa, no jak tego nie kliknąłem, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, jebale. To jest ten z góry czy ten z dołu? Teraz niech każdy z was kliknie przycisk, zobacz czy działa w ogóle. Rybson? A, Kaleson ja pierwszy, kliknąłem. Dobra. Teraz Rybson kliknie, Rybson kliknij. No. Działa. Odkliknij. Działa. Kosior kliknij. Działa, odkliknij. Odkliknij. Trudno. Odkliknij przycisk, kurwa. Ale kto? Do no chuj, Kosior, ma tylko ten przycisk, kurwa. Super, są trzy. No nie klikaj go, kurwa. Kto pocałunkiem obudził Królewnę Śnieżkę? Kosior był pierwszy. No to jakieś odpowiedzi tutaj? Poproszę? Nie, no jest odpowiedź jedna po prostu, to jest proste. No to żaba, książę żaba. No nie, to nie była żaba, Kosior, bo to po prostu książę, ale... No, nie, kurwa. No ale powiedziałem książę, myślik żaba, więc książę był żaba, pierwszy. Dopiero potem powiedziałeś książę. Szczerze, skam trochę, ale okej, okay, dobra, zgadzam się. To nie krasnoludki? Nie krasnoludki, no, to ja jakąś dziwną wersję oglądałem, no nie? Chyba tak. Dokończ cytat. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie rucha cię w dupę, nie zdradzi. Rybson. Nie szuka poklasku. Dobra odpowiedź. 100 punktów na konto Rybsona, bardzo ładnie. Dla siebie. Przez jej oczy zielone oszalałem. Autorem tych słów jest Andrzej Piaseczny, Zenon Martyniuk, Sławomir. Zenon Martyniuk. Dobra odpowiedź. Dobra, no. To żeby wyjść na prowadzenie, to ostatnie na siebie, ostatnie. Ile kartek okolicznościowych kupuje się każdego roku walentynki? Statystyka tylko w USA. 500 milionów, 1 milion, 144 miliony, 231 milionów. 144 miliony. Dobra odpowiedź. Nie wiem, skąd ty to kurwa wiedziałeś, ale... Dobra, dawaj, jeszcze jedno, nie? Jestem w gazie. Podaj definicję wskaźnika Perla. O chuj. Wskaźnik Perla jest to wskaźnik, który pokazuje, jak bardzo w stosunku do innych mężczyzn w kraju mamy długość przyrodzenia. No prawie, nie? Pierdolę. Niestety jest to błędna odpowiedź. Co to jest ten Perl cały? Jest to liczba kobiet na 100, które w ciągu roku zaszły w ciąże stosując planową metodę. O nie, kurwa. To trudne się wylosowało, nie? Wymień jedną z metod antykoncepcji. Kamil Ekser pomocy, bo to kliknęli w chuj, nie wiem kto był pierwszy. Właśnie sam nie wiem, nie? Kaleson kliknął pierwszy, a potem Kosior spamował. Rezerwatywa na przykład. Dobra odpowiedź. Ja bym chciał Kosiora usłyszeć, co ma do powiedzenia. Okej, okay. A ja powiem ci tak, żeby mnie to chuj interesuje, ponieważ skończyły mi się wszystkie pytania. Moi drodzy państwo, Kaleson zwyciężył wielki finał, 1 z 10 edycji u mnie drugiej, u tego pierwszej. Tak, prezentuje się tabela najlepszej dziesiątki. Czekaj. Kurwa, to bardziej szóstka jest. Ja pierdolę, wyliczyć nie potraficie? Czy ktoś się po prostu pomylił lekutko? Ocipieć z wami można. Czujecie mega zajebiście, przeznaczę te 50 gipsów na prąd, bo kurwa nie mam na to zapłacić, nie? Mogę ci powiedzieć ciekawostkę, wiesz po co są smakowe kondony? No. Ale wiesz czy nie? No, ty chciałeś powiedzieć ciekawostkę. Nie, powiedz co wiesz na ich temat. Nie, no ty chciałeś powiedzieć ciekawostkę. Okej. Okay. No. Jechałem autobusem i nagle bezdomny wyjął paczkę truskawkowych dureksów i zaczął jednego żuć.
Tego się nie spodziewałem. Skończyłeś z minus 100 punktów. Jesteś zadowolony z tego wyniku? Ary, szczerze, jestem przyzwyczajony do tego. Jestem z Łodzi, kurwa, każdy mnie to oszukuje. Na każdym metrze, kilometrze. Dostajemy też wieści, że podobno pytania dla Kasiks były ustawione. Czy to prawda? Kadrz, miałeś najmniej punktów, teraz się płaczesz, kurwo. Idź na miejsce i teraz nie, się. Nie, no przepraszam. Dalej, no, dziękuję bardzo wam wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału. Widzom oczywiście też. Dziękuję, było mi niezmiernie miło to prowadzić. Mam nadzieję, że kolejna edycja będzie równie fajna, równie super. I ja się żegnam z państwem. Tadeusz Sznur z tej strony. Żegnam państwa. Idę się teraz, prawda, wiecie co. Haha. A staniesz się z tego wózka, Anetka? Mam wstać z łóżka? Nie fejkuj. No dobra, to przestanę udawać w takim razie. Patrz, to ty. Ty kurwa.